handel płodami rolnymi w internecie. Na portalu społecznościowym uruchomiono 20 grup dyskusyjnych, które stanowią internetowy bazar. To odpowiedź na obostrzenia, przez które rolnicy nie mają rynku zbytu swoich produktów. Większość zapasów została wyprzedana, między innymi na bazarkach. Jest w tej chwili widać na bazarkach rynek bardziej między producentami, czyli mówimy tutaj o żywych zwierzętach, czy też o paszach dla zwierząt, ale również są i ryby, są i jajka. Wszyscy w zasadzie, którzy na tych bazarkach sprzedają, chwalą sobie i mówią, że w zasadzie wszystko sprzedają na pniu. Część targowisk, na które trafiają wyroby z regionalnych gospodarstw, została już otwarta. Jednak nie wszyscy klienci decydują się przyjść osobiście. Ci, co się odważą, chwalą sobie ekologiczną żywność. Mam wrażenie, że chyba są zdrowsze i ładniej wyglądają. Tyle chyba. Zupa lepsza wychodzi. Jak dla syna, to jak znalazł. Bardziej ekologiczne? No, mówię, chyba mi się wydaje, że pewnie, no, ładniej wyglądają przede wszystkim, tak? Więc jak chyba zdrowie wyglądają, więc mi się wydaje, że są wtedy proste od rolnika. Właśnie taka żywność jest zdrowsza od rolnika? Świeższa i zdrowsza. Wiadomo, z jakiego źródła pochodzi. Bo mam blisko, bo lubię. Przede wszystkim truskawek w supermarkecie się nie kupi, a przy okazji jak kupuje się tego typu owoce, no to mam większe zaufanie niż do kupowania w supermarkecie. Lepiej tylko, że to drożeje. Z dnia na dzień można powiedzieć. Tydzień temu kupowałem czosnek 2 zł, dzisiaj 3. To troszeczkę też trzeba wziąć będzie pod uwagę to, że nieraz się opłaca w supermarkecie coś kupić, bo jest o połowę tańsze. No na pewno smaczniejsze są jak te przeleżałe, tak? Czy tam zachodnie w takim razie, mam polski towar, tyle co tam banana mam zachodniego, jak to się mówi, nic więcej. Bo pomidor wszystko jest nasze sobie polskie. Bazarek to 20 grup dyskusyjnych, 19 bazarków dla poszczególnych powiatów oraz bazarek wojewódzki, na którym prezentowane będą oferty produktów unikalnych w skali województwa. Można skorzystać z bazarków nieodpłatnie i zamieszczać tam oferty sprzedaży bądź kupna m.in. owoców, warzyw, żywności tradycyjnej i regionalnej, wyrobów wyprodukowanych w gospodarstwach rolnych, produktów pszczelich, krzewów, roślin ozdobnych oraz materiału szkółkarskiego. Kupujący mogą zamieścić ogłoszenie o chęci kupna określonego asortymentu. Bazarek warmińsko-mazurski znajdziemy pod adresem wyświetlonym u dołu ekranu.